Odpowiadając na pytanie w tytule filmu, nie dostałem Umbana, za to chciałbym odnieść się do kilku innych kwestii związanych z komentarzami pod moim ostatnim filmem. Po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że ten film, który ostatnio nagrałem, był moim personalnym odczuciem. To były tylko moje domysły i nie do końca musi być tak, jak powiedziałem, co zaznaczałem wielokrotnie. Mimo wszystko w komentarzach można było znaleźć w większości pewne słowa urazy w stronę administracji i nie do końca o to mi chodziło. Jeden z popularniejszych komentarzy miał treść coś typu: jest adminów, kocham cię, a nie taki był zamysł i kompletnie bym się pod tym nie podpisał. Druga sprawa jest taka, że ja nie wiem, kto dał mi bana i nie wiem, z jakiego powodu. Znaczy, teoretycznie mógłby być to punkt pierwszy, ale trzeba to konkretnie zaznaczyć. Ja nie wiem, kto mi dał tego bana i nie wiem, kto tutaj zawinił. Więc nie możemy powiedzieć, że to była administracja, że administracja jest zła. Wręcz przeciwnie, administracja robi bardzo dobrą robotę. Z tego, co wiem, Gimper nie płaci im za to, tak przynajmniej powiedział chyba w jednym ze swoich filmów, więc jak najbardziej należy im się szacunek za to, co robią, za to, bo to jest naprawdę ciężka praca, tam cały czas przy tym siedzieć, ale nie uważam, żeby dawało im to prawo do tego, żeby w pewien sposób przeskakiwać regulamin i selekcjonować sobie, kto na tej grupie powinien być, a kto nie. Ja tylko próbowałem zaznaczyć, że nie złamałem regulaminu, wobec czego nie uważam, żeby mój ban był sprawiedliwy. Jeżeli ktoś wyrzucił mnie z grupy dlatego, bo mnie nie lubi, to mi jest bardzo przykro. Ale ja tego nie wiem. Nawet jeżeli wydaje się być mi to najbardziej prawdopodobne, to i tak nie mam stuprocentowej pewności. Nie możemy nikogo osądzać przez pryzmat tego, co powiedziałem. Ale natomiast możemy się pytać, możemy się zastanawiać i możemy kwestionować. No a jeżeli faktycznie było tak, jak powiedziałem, no to serdecznie nie pozdrawiam osoby, która doprowadziła do czegoś takiego. Jeżeli ty, osobo, która spowodowałaś to, poczułaś jakąś urazę z tego względu, że byłem popularny, no to najprawdopodobniej będzie cię nadal coś ciągle bolało, bo nie zamierzam się zatrzymać. A jeżeli już o tym mówimy, to zastanawiacie się pewnie, czemu znowu wyszedł film gdzieś tak po tygodniu, kiedy miałem napierdzielać filmami jak dziki. A to dlatego, że na uboczu zajmuję się różnymi pobocznymi projektami i ostatnio nie do końca miałem czas, żeby cokolwiek dla was nagrywać. Ale teraz powoli to wszystko układam i myślę, że zmierza to w coraz lepszym kierunku. Także pamiętajcie, że nikt na tej grupie najprawdopodobniej nie miał wam za złe i jest to po prostu jeden wielki harmider, w którym trzeba wszystko uporządkować. Więc czasami można na przykład oberwać banem za nic i też się dziwić. Jeżeli to był ban za nic, no to najprawdopodobniej jest szansa na powrót, tylko trzeba się trochę postarać. Ale to kiedy indziej. A póki co, do następnego. Cześć!